Cześć, z tej strony Kushi. Często widzowie pytają mnie: Kushi, co sądzisz o tym Pokemonie, co sądzisz o tamtym Pokemonie? I jakiś czas temu zrobiłem film, gdzie wypowiadam się o każdym Pokemonie z pierwszej generacji. Ku mojemu zaskoczeniu ten film był bardzo popularny, miał dużo wyświetleń, duży watch time, co oznacza, że według statystyk bardzo wam się podobał. I patrząc również na komentarze i wasze prośby, dzisiaj przedstawiam wam drugą część tego filmu. Moja opinia o każdym Pokemonie z drugiej generacji. Zapraszam do oglądania. I zaczynamy oczywiście od Chikority, trawiasty starter z drugiej generacji. Ach, Chikorita. Pamiętam, byłem małym chłopakiem i dopiero wychodziła druga generacja. Na Polsacie leciały odcinki. Chikorita była moim ulubionym Pokemonem wtedy. W ogóle też na gry na konsolę była moim ulubionym Pokemonem z jakiegoś powodu. Chyba dlatego, że jest taka słodka i urocza. Pamiętam, w anime była taka dziewczynka, która chodziła w jakimś stroju baseballowym z taką czapką i ona miała taką tubę, bo ona była kibicem, ale miała też taką Chikoritę. Też mi się podobała ta postać. W ogóle Chikorita jest super, także bardzo wysoko oceniam Chikoritę. Moje zdanie o niej jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Bailiff tutaj już trochę gorzej, taki trochę jakby nie wypał. To jest to, co dzieje się zazwyczaj z chłopakami podczas procesu dojrzewania. Jak tam ma się 8 lat, no to słodkie, urocze dziecko, ale jak masz te 13 lat, to zmieniasz się w takiego brzydkiego ziemniaka zazwyczaj, jak jesteś chłopakiem i masz pełno pryszczy i jesteś brzydki jak cholera. I to samo stało się z Bailiffem. Tutaj widać, że ten moment dojrzewania niestety nie służy mu za bardzo. Natomiast już w postaci Meganium, piękny, tropikalny kwiat, to jest już ten moment, kiedy kończysz te, nie wiem, 18 lat czy 20, zaczyna ci powoli rosnąć jakaś broda. I powoli już dziewczyny nie mówią ci, że jesteś ziemniakiem, a przynajmniej nie wszystkie. Tak czy inaczej, Meganium myślę, że no tutaj dużo lepiej niż jego poprzednik. I najczęściej w drugą generację gier na Game Boya grałem właśnie Meganium. Ale nie był dobry. Inne startery były lepsze, ale jakoś tak po prostu z słabości od trawiastych starterów. Po prostu zawsze najczęściej wybierałem trawiaste startery, chociaż nie były wcale najlepsze. Teraz Cyndaquil. Dużo fajnych wspomnień. Jak pierwszy raz grałem w karty Pokémon jakieś 10 lat temu w sklepie Phoenix w Szczecinie, miałem deck oparty na Cyndaquilach. Znaczy się oczywiście na ewolucję potem w Type Lożyna i to była moja pierwsza talia ognista. Znaczy pierwsza to była jeszcze jak byłem dzieciakiem z 20 lat temu i wtedy jeszcze nie było drugiej generacji, ale wtedy nie umiałem nawet, nie znałem dobrze zasad kart Pokémon, to było takie bardziej zbieranie, a kiedy już grałem w karty Pokémon, to właśnie miałem talię na Type Lożynach. Stare czasy, no ale mam sentyment do tego Pokémona, bardzo go lubię oczywiście dalej. Fajne w ogóle są te startery z drugiej generacji, one mają taki jakby, nie wiem jak to powiedzieć, one mają taki styl, który bardzo pasuje do pierwszej generacji. Tak jakby pierwsza generacja i druga generacja mają taką ciągłość między sobą stylu rysowania Pokémonów. To są po prostu Pokémony, które równie dobrze mogłyby być w pierwszej generacji. Co ciekawe, jeśli się spojrzy na historię Pokémonów, to druga generacja gier powstawała w tym samym czasie, co na przykład Pokémon Yellow. Także właściwie zdarzało się, że ta sama osoba pracowała jednocześnie nad Pokémon Yellow i nad Pokémon Gold i Silver. Natomiast przyznam, że rzeczywiście no, troszkę się różnią. Ogólny styl jest zachowany, ale troszkę są tak jakby bardziej cool, chcą być bardziej cool te Pokémony. Patrzę teraz na przykład na Type Lożyna, o Quilawie w sumie nic nie powiedziałem, bo Quilawa to Quilawa, no w sumie coś pomiędzy Cyndaquilem a Type Lożynem, ale Type Lożyn jest taki, on jest jakimś tam, nie wiem czym on jest właściwie, łasicą czy czymś, ale te płomienie tak wybuchają, takie taka akcja, nie? Coś fajnego, wiecie o co kaman. Także, no, nie mam nic złego do powiedzenia o Type Lożynie, bardzo fajny Pokémon. Totodile, o, ja go też często wybierałem w sumie jak grałem w drugą genę, bo no jest słodziak, każdy chyba przyzna, że Totodile to jest największy słodziak z drugiej geny. W anime każdy pamięta, jak tam się przytulał i mówił Totodile, czy coś takiego. Nie jestem zbyt dobry w naśladowaniu Pokémonów, ale coś w ten deseń. Krokono jest dziwny. Ja na przykład nie wiem, czemu on wcześniej był normalnym krokodylem, teraz jest nagle ubrany w strój Freda Flintstone'a. Flintstone, cud rodzinka, jabadabadabadu. Dlaczego to jest Fred Flintstone skrzyżowany z Pokémonem? Tego nigdy nie wiedziałem. To jest wodny Pokémon, okej. Okay. Przed chwilą był krokodylkiem małym, słodkim, a czemu teraz jest Fredem Flintstone'em? Flintstone. Dla mnie Krokono, no niestety po prostu nie pasuje do swoich innych ewolucji. Feraligator? Już nie jest Fredem Flintstone'em, już nie ma żadnego takiego przyodzienia, powiedzmy, prehistorycznego, jaskiniowego, z powrotem staje się po prostu krokodylem, czy tam aligatorem właściwie, tylko tym razem takim wykokszonym, tak. Bardzo fajny Pokémon, lubię Feraligatora, jest kozacki. Sentret, ach Sentret. Ratata drugiej generacji, ale fajny, sympatyczny, przynajmniej śmieszny, fajny jest w sumie. Furet jest nudny, tyle o nim powiem, natomiast on jest bardzo duży. Ciekawostka o Furecie, zobaczcie na jego wzrost. To jest prawie 6 stóp wzrostu, to jest 180 cm wzrostu. Furet jest mojego wzrostu. On się nie wydaje, jak się patrzy na obrazek, ale gdyby rzeczywiście były Pokémony w prawdziwym świecie, to on byłby, no, wyższy ode mnie teraz jak siedzę, nie? Tutaj by był nade mną, jakby stał obok mnie. Masakra. Czasem lubię sobie wyobrażać
wzrost Pokémonów w prawdziwym świecie, jakby one wyglądały, bo to jest taka rzecz, o której większość osób nigdy nie myśli, nie? Hut-hut. Mega fajnie mi się kojarzy, bo pamiętam, że w drugiej genie pierwszy raz była taka mechanika dnia i nocy i właśnie Hut-huta się spotykało w lesie, jak się weszło tam nocą. I mam dużo takich wspomnień właśnie grania z Pokémon Gold i Silver jako dzieciak z Hut-hutem. Noctowl myślę, że to sama sytuacja. Parę razy trenowałem Hut-huta i potem miałem oczywiście ewolucję. Ledba z jednej strony jest trochę nudny, mógłby reklamować Biedronkę, ale generalnie jest nudny, natomiast jego ewolucja jest trochę mniej nudna, w sumie wygląda dosyć fajnie, ale jakoś nigdy po prostu nie mogłem się przełamać i go trenować. On wygląda jakby jak jakaś postać z bajki dla dzieci. W sumie Pokémony to jest bajka dla dzieci. Sorry, że niektórym zniszczyłem teraz światopogląd, bo niektórzy oglądają to jako dorośli. Okej, nie ma w tym nic złego, ale to jest bajka dla dzieci. Natomiast Ledian wygląda jakby był z jeszcze bardziej bajki dla dzieci, albo z jakiegoś anime o superbohaterach czy coś takiego. Nie wiem. On jest narysowany po prostu w takim stylu jakby chibi. Nie wiem, czy wiecie, co to jest chibi, teraz wam wyświetlam przykład rysunków chibi. Może dlatego mi się tak kojarzy dziecięco bardziej. Spinarak. No pajączek, ale fajny. Fajne kolorki, żywe takie. Podoba mi się. Ariados z kolei trochę obleśny. Ja nie lubię Pokémonów generalnie, które mają te kolory takie fioletowo-niebieskie. One mi się wydają takie obleśne, odpychające. To ma sens oczywiście, bo w naturze wszystkie zwierzęta, które mają taki kolor, znaczy one są silnie trujące i nie chcesz się do nich zbliżać, tak? Jak widzisz coś takiego, to najlepiej to zabij od razu albo uciekaj. Oczywiście mówię w sytuacji, nie wiem, naturalnej, prehistorycznej, a nie, że wejdziesz do zoo, zobaczysz kurczę węża i żebyś go zabijał. Nie, nie zabijajcie węży w zoo, ani w ogóle nie zabijajcie żadnych zwierząt, jeśli nie potrzebujecie ratować sobie w ten sposób życia, ale mówię, że taki był jakby instynkt ludzi od tysięcy lat, że widzisz takiego kurczę pająka albo węża fioletowego, no to daj kamienia i haptysz, nie? Albo w nogi. Tak bym powiedział, że taki jest mój instynkt. Należy do tych ludzi, którzy na przykład jak widzą węże czy pająki w prawdziwym życiu, to nie jestem fanem i nie mam ochoty głaskać takich stworzeń. Są tacy ludzie. Nie wiem, skąd się biorą. Krobat. Ewolucja Golbata, wprowadzona w drugiej genie. To był pierwszy Pokémon, który zrobił coś takiego. To się nazywa Cross Generational Evolution po angielsku. W sumie fajnie, że dodali nową formę Golbatowi, ale Golbat i Zubat i tak są już takie słabe i niefajne, że nawet Krobat ich nie ratuje, moim zdaniem. Chinchou. Śmieszny, ale taki jakby zapychacz. Chinchou jest takim właśnie zapychaczem. Ta sama Lantern. Fajny pomysł, że ryba, która się świeci. Jest taka ryba w prawdziwym życiu, no ja to rozumiem jakby, ale jakoś nigdy mnie nie porwał ten Pokémon. Pichu. Kolejne Cross Generational Evolution. Właściwie Baby Pokémon, też koncepcja wprowadzona w drugiej generacji. Pokémony Baby. Pichu jest fajny. Pichu jest właśnie czymś, co powinno być jako preewolucja Pikachu. Znaczy ja nie wiem, czy w ogóle Pikachu potrzebuje preewolucji, ale jeśli już by miał ją mieć, to właśnie tak powinna wyglądać. Pichu jest słodki, pamiętam jak byłem w kinie na pierwszym filmie Pokémon, to puszczali taką animację na początku, Wakacje Pikachu. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy coś takiego. I tam właśnie był Pichu chyba po raz pierwszy pokazany. Fajny jest. Szkoda, że Pichu nie ma więcej miłości w Pokémonach. Właśnie wszystko Pikachu, gadżety z Pikachu, zabawki z Pikachu, eventy z Pikachu z czapeczką. Więcej Pichu, dajcie mi więcej Pichu we wszystkich grach Pokémon, wszystkich centrach Pokémon, gadżetowniach, kartach Pokémon. Pichu jest fajniejszy niż Pikachu, moim zdaniem, sorry. Klefa, kolejny baby. Klefa jest fajna, spoko, jest okej. Igglybuff, no od razu będą same baby Pokémony. Akurat Igglybuff mi się nie podoba. Dlaczego ma czerwone oczy? Jigglypuff ma niebieskie oczy. Wigglytuff ma niebieskie oczy. Lubię Jigglypuffa i Wigglytuffa. Czemu Igglybuff ma czerwone, jakby się zjarał? Igglybuff, jesteś za młody na to. Nie marnuj życia. Czemu on jest zjarany? Gdyby miał chociażby te niebieskie oczy takie same jak właśnie Jigglypuff, to bym powiedział, że go nawet lubię. Ale wtedy by się nie różnił za bardzo od Jigglypuffa, bo jest po prostu mniejszym Jigglypuffem. Także może dlatego zmienili mu kolor oczu. Togepi, no on się już pojawiał w anime pierwszej generacji, także dla mnie niemalże mi się kojarzy bardziej z pierwszą generacją niż z drugą. Jajko. Trochę schizowy Pokémon. On jest tak naprawdę jajkiem do połowy obranym i które ożyło. Więc tak naprawdę jak się nad tym zastanowić, to jest mega schizowy. I ma okropną formę shiny, bo shiny różni się tylko tym, że te jakby wzorki, które są niebieskie, stają się czerwone, a te, które są czerwone, stają się niebieskie. I tym się różni shiny Togepi. To jest porażka, najgorszy shiny w historii. Natomiast ogółem spoko. Jest baby, jest dzieckiem, tak? Kojarzy się, że jest taki słodziutki i taka była idea baby Pokémonów, także jakby spełnia ją. Togetic. Czy Togepi potrzebował ewolucji? Czym jest Togetic? Czy jest jajkiem, któremu wyrosła dupa, nogi
i skrzydła. Czym on jest? Waży 7 funtów wagi. 7 funtów to jest co? 3 kg, tak? No to nie może być jajkiem. Jajko, jakby było takie duże jajko, to by było trochę cięższe. Chociaż on jest mały, bo ma dwie stopy, przepraszam, 60 cm. Dziwny Pokémon. Ale w sumie jest okej, okay, lubię go nawet. Natu jest śmieszny, ale Natu jest ciekawy. To mi się podoba, że w drugiej generacji te Pokémony zaczęły mieć bardziej ciekawe designy. Mi się bardzo podobają takie orientalne czy starożytne designy. Natu, ja bym powiedział, że on jest właśnie starożytnym Pokémonem. Wiem, że to nie jest nigdzie powiedziane, nikt go nigdy tak nie określił, ale dla mnie on jest, bo zobaczcie na przykład na Zatu. Zatu, on symbolizuje jakąś peruwiańską kulturę Inków, tak? Czyli taka prekolumbijska cywilizacja, piramidy Inków i te sprawy. Mi się to bardzo fajnie kojarzy. Też Seedleaf dla mnie jest Pokémonem, który mi się tak samo kojarzy właśnie z taką, jest taki film na Discovery, Starożytni Kosmici. Gdyby jakiś Pokémon miał reklamować ten film, to właśnie chyba Zatu. Lubię Zatu, jest spoko. Właśnie przez ten swój strój taki ludowy peruwiańskich Inków. Przynajmniej tak mi się kojarzy, nie wiem czy to naprawdę tak ma być. Meryp, zwykła owieczka, nudny Pokémon. Muszę przyznać, że średnio mi się podoba. Fluffy, jeszcze bardziej nudny. Nudna ewolucja nudnego Pokémona. Ampharos w ogóle wyliniał. Czemu on nie ma już w ogóle żadnej wełny? Czy to jest owca, która straciła wełnę, została ostrzyżona i kurczę, teraz jest goła i wesoła i jest jej zimno? Nie wiem, też jakoś średnio mnie ten Pokémon pociąga. Bellosom, najbardziej niepotrzebna ewolucja Oddisha, która powstała. Po co? Skoro był taki fajny Vileplume, po co powstał Bellosom? Ja rozumiem, że on symbolizuje tancerki bodajże hula, które tańczą sobie na Hawajach swój hawajski taniec, ale czemu, po co i dlaczego? Jakoś nie przemawia do mnie. Meryl jest fajny, słodziak. Azumarill, no trochę większy Meryl, ale ogólnie lubię go. Wodny Królik, to mi się podoba ta nazwa, że to jest Wodny Królik. No jakby nie patrzeć. Dobrze określone. Sudowoodo. Myślę, czy powiedzieć o nim coś miłego, czy coś niemiłego. Z jednej strony jest trochę prosty, aż za bardzo, bo to jest po prostu drzewo, ale on imituje drzewo, nie jest tak naprawdę drzewem, tylko udaje drzewo. Więc to jest taki plot twist trochę. On jest fajny, w sumie go lubię. Kamienny Pokémon, który udaje drzewo. No jest śmieszny. Trzeba przyznać, że Sudowoodo jest śmieszny. Politoed, kolejna ewolucja, która nie powinna była powstać. Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, one pasują do siebie. I nagle wchodzi taka zielona żaba Politoed, która nie pasuje do nich w ogóle. Po co on jest i czemu w ogóle nie pasuje, nie przypomina swoich kuzynów z poprzednich ewolucji? Nie wiem. Hopip. Trochę zbędny Pokémon, też taki zapychacz, bo co to jest? Jakieś kurcze ziarenko, które lata sobie w powietrzu, tak samo Skiplum i Jumpluff. One są trochę niepotrzebnymi Pokémonami, tak bym je określił. Apom. Apom byłby fajny, gdyby nie to, że jest taki prosty. On jakby nic ciekawego nie reprezentuje sobą, bo jest po prostu mały. No rozumiem, że ma taką kulkę na ogonie, która nie wiem czym jest. Może ręką, a może... nie wiem czym. Nowotworem, jakimś guzem? Dziwnie to wygląda, szczerze mówiąc. Nie wiem, jakoś nigdy nie lubiłem Apoma. Sorry, przepraszam fanów Apoma. Sunkern, też trochę dziwny, ale w sumie okej, może być. Sunflora, słonecznik, sympatyczny, zawsze się śmieje, zawsze wesoły, lubię go. Janma, no Ważka, prędzej czy później Pokémon Ważka musiał się pojawić w Pokémonach. Wooper, o Woopera lubię. Wooper jest bardzo śmieszny, sympatyczny, słodki, wszystko co powinien mieć taki Pokémon w pierwszej swojej formie ewolucyjnej, naprawdę. Woopera trenowałem dużo razy, jak grałem w Pokémon Gold i Silver i mam do niego sentyment, jest bardzo fajny. Fajnie też ma typing, Water Ground, przydatny, bardzo fajny Pokémon. Quagsire, ta sama sytuacja. W ogóle Quagsire jest taki też śmieszny, ale już nie jest taki słodki właśnie jak Wooper. Bardzo sympatyczne Pokémony. Espeon. O Espeonie mogę dużo fajnego powiedzieć. Jedna z fajniejszych ewolucji Eeveego. W ogóle wydaje mi się, że te ewolucje z drugiej generacji są fajniejsze niż te ewolucje Eeveego z pierwszej generacji. Jakby Espeon i Umbreon moim zdaniem biją na głowę wszystkie inne ewolucje. To są moje ulubione ewolucje, także naprawdę na duży plus dla mnie. Tak samo Umbreon, super jest, bardzo go lubię. Markrow, okej, jest nieciekawy w sumie, ale dobrze, że dostaję w czwartej generacji jeszcze ewolucję, bo ta ewolucja już jest ciekawsza w czwartej genie. Tak, sam z siebie to jest dosyć nudny. Slowking, fajny. To muszę powiedzieć, że to jest fajny plot twist, że jeśli Slowpokowi zamiast na ogon, to ta muszla wejdzie na głowę, to on staje się królem Slowpoków. Genialne w swojej prostocie, fajna koncepcja, podoba mi się coś takiego. No, super Pokémon. W ogóle też się cieszę mega, że wejdą nowe galeriańskie formy właśnie Slowkinga i Slowbro, których jeszcze nie widzieliśmy na moment nagrywania tego filmu, także jestem mega ciekaw, jak będą wyglądać. Póki co wiem, jak wygląda galeriański Slowpoke. Tak wygląda. Nawet go złapałem w wersji Shiny, która wyglądała tak. Także jak tylko wyjdą dodatki do Pokémon Sword i Shield, to będę właśnie grał tym Shiny Slowpokiem w mojej ekipie, żeby go ewoluować w którąś z tych nowych form albo Slowkinga galeriańskiego, albo Slowbro galeriańskiego. Także jestem mega ciekaw. Misdivius. Piękny Pokémon. On się kojarzy z taką jakby babcią, która umarła i teraz jest duchem? Nie wiem czemu mi się tak kojarzy, przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, ale zobaczcie, to jest taka jakby piękna kobieta z naszyjnikiem, taka zadbana, elegancka, która już nie żyje i teraz jest duchem, ale jako ten duch też jest taka piękna i zadbana i elegancka i uśmiechnięta, bo jakby patrzy za światów i się uśmiecha
do swoich wnuków czy kogoś tam, nie wiem. Bardzo lubię Miss Drivius, fajny Pokémon. Unown. W sumie Unown, jeśli patrzę tak wstecz na przeszłość i sposób, w jaki poznałem Unowna, to pierwszy raz go widziałem właśnie grając w Pokémon Gold i Silver w tych takich ruinach Unownów, gdzie była taka aura tajemnicy, to było coś jak takie grobowce Tutenhamona czy coś takiego, normalnie jakbyś w piramidzie był. Czułem właśnie taką aurę tajemnicy, zagadki, przygody i wtedy bardzo fajnie mi się zaczęły podobać Unowny. To było spoko, tylko tam chyba było jakieś puzzle do ułożenia i to było mega głupie, ale z tego mi się najbardziej kojarzy Unown. W Pokémon Go też mi się bardzo fajnie kojarzy, bo on występuje zawsze na eventach, na które uwielbiam jeździć, to jest zawsze super zabawa. Pojechać sobie na Safari Zone albo na Go Fest i zawsze temu też towarzyszą te Unowny, także mi kojarzą się z samymi fajnymi rzeczami. Jako Pokémon, fajny design, też mi się kojarzy z jakimiś właśnie starożytnymi kosmitami, Archiwum X, czymś takim. Fajny, lubię takie Pokémony, które patrzysz i od razu czujesz taką tajemnicę, czujesz taką zagadkę. Co to za Pokémon? Skąd on się wziął? Czy to jest kosmita, czy to jest ze starożytności? Ciekawe, dlatego lubię Unowna. Teraz Wobbuffet. Z jednej strony fajny jest wygląd tego Pokémona, fajny design, nie mam nic do niego, ale bardzo mnie wkurzał, jak był w zespole R w anime. To chyba była najbardziej wkurzająca dla mnie postać w całej historii Pokémonów, właśnie ten Wobbuffet, który zawsze wyskakiwał gdzieś tam z Pokébola tej Jessie i mówił Wobbuffet! Jesus, to było mega wkurzające. Girafarig? Trochę nudny, chociaż fajne, że ma z tyłu niby głowę, ale to takie jest. Nie zauważa się nawet tej głowy. Podobał mi się bardziej taki oryginalny design Girafariga, który początkowo miał naprawdę mieć taką samą głowę jak z przodu, z tyłu, tylko że czarną. To by było bardziej, na pewno ciekawsze. Pańko, zwykła szyszka niby, ale z drugiej strony mi się podoba. Fajny, jest taki sympatyczny, podoba mi się. Fortress, dziwny i nudny. Nie wiem, co to jest. Nie rozumiem. Czy to jest jakiś rodzaj robaka? Czemu to jest taka muszla, ale ma oczy? Czy to jest małż? Nie wiem, co to jest. Pojęcia nie mam. Jest napisane, że to jest bugworm. Ja zobaczę sobie w słowniku, co to znaczy. Larwa ćmy z rodziny koszów kowatych. Nie wiem, co to jest. Dalej nie wiem. Okej. Okay. Dunsparce. Trochę nudny. Bardzo szybko o nim zapomniałem. Zapomniałem, że w ogóle coś takiego istnieje. Gligar. W sumie też ma w sobie coś takiego. Ma w sobie coś takiego, co sprawia, że jest sympatyczny i ludzie go lubią. Latający skorpion. Dla mnie skorpiony są trochę obleśne. Chociaż jadłem skorpiona, jak byłem w Kambodży, ale żałuję. Mogłem nie jeść. Też wygląda jak wyciągnięty z jakiejś kreskówki, która nie jest Pokémonami, ale ogółem jest fajny. Steelix. Czy Onix potrzebował ewolucji? Może. Czy powinien ją być Steelix? Też może. W sumie Steelix tak, Steelix pasuje. I w sumie dobrze, że Onix dostał taką ewolucję. To jest dobre. Snubbull. Trochę go nie lubię, bo to jest taki różowy piesek, bulldog. Nie wiem, czy nie lubię bulldogów. W ogóle bulldogi to jest taka rasa psów, która... Nie wiem, czy w ogóle powinna była powstać. To jest to, co te psy chorują cały czas i to jest tak, jakby ludzie stworzyli je dla swojej zabawy, żeby miały śmieszny wygląd, ale tak naprawdę przez to te zwierzęta są bardzo chore i zdeformowane i nie wiem, dziwna rasa psów. Grand Bull... No, większy bulldog. Okej. Okay. Quillfish. Trochę nudne, ale ja rozumiem, że to jest wzorowane na jakiejś japońskiej rybie, która jest toksyczna i oni to jedzą, ale jeśli się ją źle przygotuje, to wtedy umierasz? Jest coś takiego w Japonii, tylko ta ryba jest bardzo droga. I oczywiście ci kucharze, którzy umieją ją przygotować, no to robią ją zawsze dobrze i nikt nie umarł od wielu, wielu lat, ale teoretycznie jeśli się ją źle przyrządzi, to można umrzeć. No i plus do tego jest balonem, tak? I się tak nadyma. Ja nie wiem, czy on w sumie jest na tej rybie wzorowany. Chyba tak. Scizor. Scizor jest fajny, ale... Znaczy, ja ogólnie lubię Scizora, tak? Super Pokémon i tak dalej. Ale czemu on nie jest zielony? Początkowy design właśnie Scizora, jak projektowali Pokémony do drugiej generacji, on miał być zielony, tak jak Scyther. I wtedy po pierwsze bardziej by pasował do Scythera jako ewolucja, po drugie, moim zdaniem dużo bardziej kozacki, ale Scizor ostatecznie jest zielony w wersji Shiny, także to go ratuje i ta wersja Shiny jest przepiękna moim zdaniem i za to lubię Scizora, właśnie w tej wersji Shiny jest super. Podoba mi się. Shackle 10 na 10. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Heracross. Heracross jest epicki. Lubię Heracrossa, mega fajny Pokémon, zawsze go lubiłem, czy to jako dzieciak oglądałem bajkę, czy to w kartach Pokémon, czy to grając w gry Pokémon, chociaż ja nie pamiętam, w której części on był. Chyba na Safari był do złapania. Albo w tym konkursie łapania robaków, nie pamiętam. W Pokémon Go bardzo go lubię. Do dzisiaj mega super wspominam wyjazd po Heracrossa. To był mój pierwszy wyjazd zagraniczny właśnie po regionalnego Pokémona. Fajnie mi się kojarzy. Sneasel. Sneasel jest okej, w sumie. Jest fajny, ale nie mam jakichś specjalnych uczuć z nim związanych. Teddy Ursa, myślę, że to samo. Natomiast Teddy Ursa mnie zastanawia, czemu on ma półksiężyc na czole. Czy to nie uraża muzułmanów? Czy to nie jest symbol religijny? Czy to nie przeszkadza już
na przykład w Arabii Saudyjskiej czy gdzieś, gdzie na przykład im się Kadabra nie podobał, bo miał gwiazdę Dawida. Ale ten półksiężyc jakoś już im nie podoba. Nie wiem czemu, mi się to kojarzy, że to jest półksiężyc. Może to nie miał być półksiężyc, ale dla mnie to jest półksiężyc. I on wygląda jak taki mały miś islamista, naprawdę. Bez urazy oczywiście, nie mam tutaj zastrzeżeń żadnych do islamu, przynajmniej nie publicznie i nie będę o tym mówił. Natomiast on rzeczywiście ma symbol islamski na czole. To jest dla mnie mega dziwne. Ursa Ring z kolei ma takie kółko. I to też mi się dziwnie kojarzy, nie wiem, może mam dziwne skojarzenia po prostu, ale to mi się kojarzy, że to kółko jest dlatego, że myśliwy idzie na polowanie i jest jemu łatwiej trafić tego Ursa Ringa. Tutaj celuj, panie myśliwy, ze swojego shotguna, żeby mnie upolować, nie? Plus te takie piórka jakby na ramionach, to mi się kojarzy z kolei z indiańskimi ubraniami z Dzikiego Zachodu. Ale ogółem, gdyby nie te dwie rzeczy, to byłby po prostu zwykły miś. Dlatego on jest trochę jednak z jednej strony nudny, a jedyne dwa elementy, które są w nim nietypowe, są dla mnie dziwne. Tak bym to określił. Slagma jest okej, okay. Po prostu jest Pokemonem magmą, a jednocześnie ślimakiem. Okej, okay, dosyć pomysłowe. Magcargo to sama sytuacja. Swinub, lubię Swinuba, jest bardzo sympatyczny. Fajny. Taka świnka lodowa, sympatyczny. Piloswine, trochę dziwny. Ta trzecia ewolucja ich ratuje, ale ona wchodzi dopiero w czwartej generacji. Natomiast no ta sama, same te dwie ewolucje pierwsze. Zwłaszcza ten Piloswine, no taki trochę, nie wiem, ni w ząb, ni w oko, taki, ani nie widać jego oczu, ani nic. Wygląda trochę jak stóg siana, powiedzmy. Corsola jest fajna, tyle o niej powiem. Jest spoko, sympatyczna. Jest dziwnym regionalnym Pokemonem w Pokemon Go, no ale dużo jest dziwnych regionalnych Pokemonów, które mają dziwny obszar występowania, ale chyba jednak Corsola ma najdziwniejszy. Remoraida nie lubię. To jest po prostu zgniła ryba, która niczym się nie charakteryzuje dosłownie. Niby ona jest tutaj odrzutowcem napisana, ale dla mnie nie przypomina żadnego odrzutowca. Przypomina zgniłą starą rybę. Octillery, trochę nudny. Zwykła ośmiornica. Ale ciekawostka, w swoim pierwszym designie on miał bardziej przypominać czołg, ale obawiali się twórcy Pokemonów, że to będzie zbyt kontrowersyjne, więc zmienili go po prostu w taką, no trochę zwykłą ośmiornicę, tylko że strzela z buzi. Także wydaje mi się, że gdyby użyli tego oryginalnego designu i rzeczywiście byłby tym czołgiem, to byłoby dużo ciekawsze. Delibird w sumie sympatyczny, kojarzy się ze świętami. To jest też fajne na przykład w Pokémon GO, że właśnie Delibird jest tylko na święta. Ja lubię taką atmosferę świąt, świąteczne ozdoby i tak dalej i w sumie to jest fajne, że Delibird jakby pisuje się w taką atmosferę świąt. To jest dobre, że jest taki świąteczny Pokémon. Podoba mi się to. Mantine jest trochę nudny, ja rozumiem, że on strzela tymi Remoraidami spod pachy, ale sam w sobie jest dosyć nieciekawy. On jest niby płaszczką, która jest latawcem, więc lata w powietrzu, ale z kolei waży 480 funtów wagi, czyli ponad 200 kilo. To on chyba nie może latać w powietrzu, tylko wydaje mi się, że on tak wyskakuje z wody co najwyżej i tak coś takiego robi. Pamiętam, że w Pokémon Ultra Sun i Moon się robiło chyba triki na Mantine. Tak jest. Robiłem livestreamy z tego. Na nim się jeździło i właśnie tak się surfowało jakby na nim. Można też było na Sharpedo jeździć. Także za to daję mu plus jeden do oceny, ale oprócz tego to jest dosyć nudny. Skarmory, stalowy ptak. Dosłownie jest to napisane tutaj, opancerzony ptak. Trochę nudny, mógłby być ciekawszy. Fajna forma shine, za to go lubię. Handauer, w sumie okej, okay, jest spoko, mroczny pies. Trochę mi się kojarzy jak z tymi psami z zamku Inferno w Herosach Trójce. Nie wiem, czy kojarzycie. W ogóle Inferno to był mój ulubiony zamek, ale nie był zbyt dobry, bo wszystko było strasznie drogie, strasznie dużo złota kosztowało. Handum, ta sama sytuacja. Też mi się kojarzy właśnie z zamkiem Inferno w Herosach Trójce. Kingdra, czy w ogóle, czy Horsea potrzebowała trzeciej ewolucji? No nie wiem, no. Może, powiedzmy, że jest okej. Okay. Fanti. Fantiego bardzo lubię. Fanti mi się mega fajnie kojarzy, już chyba opowiadałem z 3 razy tą historię na kanale, ale powiem znowu. Jak byłem dzieciakiem i była dopiero pierwsza generacja Pokémonów i druga jeszcze nie wyszła w Polsce, na Polsacie, to kolega przyniósł podrobione karty Pokémon i na niej był Fanti. I to były takie podróbki za 3 zł z kiosku, wtedy wszystko podrobione się kupowało w kiosku bez problemu. Czy to klocki Lego podrobione, czy coś takiego. I właśnie miał taką podróbkę karty Pokémon z Fanti i ja myślałem, kurczę, czy to jest prawdziwy Pokémon? Jesteś pewien, chłopie? Wydaje mi się, że nie ma takiego Pokémona. I pamiętam, ten kolega właśnie miał te podrobione karty Pokémon, mi dał kartę z Fanti, ale nie chciał powiedzieć, skąd je miał. Powiedział, że dostał od rodziców. Nie chciał powiedzieć, gdzie je kupić. A wszyscy chcieli mieć te podrobione karty Pokémon, bo tam były właśnie nowe Pokémony z drugiej generacji, tylko wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to jest jakaś druga generacja. Myśleliśmy, że kurczę, co to za nowe Pokémony? Jezu, skąd to masz? I on był cwany, bo miał około 100 tych kart chyba i się wyręczał wszystkimi. Mówił, a dam ci kartę Pokémon, jak przyniesiesz mi kurtkę z szatni. A dam ci kartę Pokémon, jak zawiążesz mi buty. Albo coś takiego. I myślał, że jest królem szkoły, bo po prostu miał 100 podrobionych kart Pokémon o wartości, nie wiem, 3 złote łącznie. Ale wszyscy byli gotowi się pozabijać o te karty Pokémon, bo
hej, skąd to wziąć, ziomuś? Ja chcę tą kartę. I chyba właśnie dał mi tą kartę Fanpiego podrobioną za przyniesienie mu kurtki z szatni czy coś. No sorry. Sorry, ale bardzo lubiłem Pokémon jako dzieciak, no. Musiałem to zrobić. Wiem, że trochę żenujące, ale zależało mi. Don Fan w sumie jest okej, chociaż Fanpi jest mega słodki, mega fajny, natomiast Don Fan jest taki bardziej kozacki, jakby rozumiem czemu, no bo jest jego ewolucją. Natomiast w nim jest to żenujące, że on jest taki niski. On jest słoniem, więc powinien być wielki. Słoń mi się kojarzy, że jest wielki, a on ma 3 stopy. 3 stopy to jest 120 cm wysokości. I pamiętam właśnie w Pokémon filmie pierwszym, jak taki pirat walczy takim Don Fanem i on był strasznie mały w tym filmie, jeśli wiem. Kurczę, ja myślałem, że ten Pokémon jest bardziej kozacki, że jest taki wielki, on jest taki malutki. Come on. Porygon 2. Porygon 2 powiem, że jest na plus, bo Porygon jest fajny, Porygon 2 jakby... To jest w ogóle śmieszne, bo cały Porygon nawiązuje do tego, że w tamtych czasach, jak powstawała pierwsza i druga generacja Pokémonów, to były bardzo słabe karty graficzne. Jak była grafika 3D w grach komputerowych, to ona była taka kanciasta, jak Porygon zwykły. Ale potem grafika się poprawiła, już była mniej kanciasta, jak Porygon 2. I jakby wiecie, o co chodzi, taka ewolucja, że ma lepszą kartę graficzną czy coś, więc już nie jest taki kanciasty. Dla mnie to jest fajny pomysł na ewolucję tego Pokémona. Lubię Porygona 2. Stantler, kolejny taki zimowy Pokémon, tylko nie wiem, co mu wystaje z dupy. Czemu jemu coś wystaje z dupy? Bo jakby, jak się patrzy teraz na niego od boku, to ma taki... Nie wiem, co to jest. Taki worek, jakby zbierał tam coś w tej dupie. Nie, dobra, przepraszam, ale... To jest renifer, tylko właśnie ma takie dziwne, spuchnięte policzki i dziwnie spuchniętą dupę. I ja się martwię, jak na niego patrzę. Czy to jest renifer z Czarnobyla? Czy on ma zmutowaną dupę i zmutowaną buzię? Co tu się dzieje? Aż mi go szkoda. Ale jakby no okej, no oprócz tego jest zwykłym reniferem. Smeargle... Trochę on nie pasuje w ogóle do generacji drugiej. Od razu jak tak na niego patrzę, to mówię, że on nie pasuje do drugiej geny. On się wydaje, jakby był Pokémonem z trzeciej geny. Co nie? Też tak zauważacie, że nie pasuje mi ten styl jego, w jakim on został narysowany. Dziwny Pokémon. Tyrog... Niepotrzebna baby forma Hitmonchona, Hitmonlee. Nie wiem, po co ona powstała. Znaczy po to, żeby też mógł być Hitmon top jakby. I żeby była ewolucja. Nie wiem, dziwne, że ten Tyrog w ogóle istnieje. No ale jak istnieje, to istnieje, okej. Hitmon Top ma bardzo ciekawą historię, ale już nie będę się powtarzał, bo chyba na dwóch filmach opowiadałem, że no, właśnie Ken Sugimori narysował go i była cała ciekawa historia za tym. A nie powiedziałem, co sądzę o Hitmon Topie. Sądzę, że jest okej. Okay. Smuczum jest trochę dziwny, bo po prostu jest Pokémonem małą dziewczynką, która wszystkich całuje. Trochę dziwne, ale okej. Okay. Elekid, w sumie dobra preewolucja, dobra baby forma dla Elektabuzza. Także jest okej. Okay. Magby chyba oceniam go najlepiej z tych wszystkich praktycznie baby Pokémonów, bo rzeczywiście ma twarz, która jest bardzo podobna do twarzy Magmara i rzeczywiście on mega podobnie wygląda do Magmara, tylko że po prostu jest mniejszy. Większość tych baby Pokémonów właśnie ma taką bolączkę, że one są niepodobne do tej swojej dojrzałej formy, a Magby jest bardzo podobny i rzeczywiście wygląda jak taki młody Magmar. Miltank jest śmieszny i dziwny, ale bardzo go lubię. Mam mega fajne wspomnienie z starych czasów Pokémon Go, gdzie właśnie Miltank był bardzo rzadkim Pokémonem. I można go było wykluć tylko z jajek 10-kilometrowych, ale wyskakiwał bardzo rzadko, było chyba 0,3% szansy, że on wyleci z tego jajka. I robiłem maratony jajek za maratonami, byleby wykluć tego Miltanka. I w końcu wyklułem go, oczywiście ten film się nazywa Najlepsze wykluwania w historii kanału. I teraz pewnie po latach, jak ktoś wchodzi na ten film, mówi: kurczę, wykluł Miltanka i mówi, że to jest najlepsze wyklucie w historii kanału, co on jakiś głupi. Ale w tamtych czasach to był najrzadszy praktycznie Pokémon w jajkach, naprawdę, wierzcie mi. Tak to było. Blissey jest fajna ewolucja Chansey. W ogóle niezbyt pomysłowa, no bo Chansey jest jajkiem, ma jajko w brzuchu, ale Blissey po prostu tak pasuje, jest takim jakby aniołem. Bo wiecie, szpital, leczenie kojarzy się też z aniołami, nie wiem czemu. No bo aniołki są dobre i leczą na przykład ludzi, albo coś robią dobrego. I te piórka takie anielskie dodają właśnie takiego jeszcze bardziej pozytywnego vibe'u, nie? Po prostu nie możesz się nic złego spodziewać od tego Pokémona. On jakby jest synonimem dobra. On jest jak Jezus, albo jakiś anioł po prostu. Jak twój anioł stróż, coś takiego, nie? I teraz już legendy z drugiej geny. Raikou. W sumie legendy mi się podobają z drugiej geny. Raikou chyba najmniej. Ale w sumie kiedyś go nie lubiłem, ale na przestrzeni lat coraz bardziej zacząłem go lubić. Może przez to, że jest najlepszym elektrycznym pokiem w Pokémon Go. Nie wiem, może też miało to związek. Entei lubię, Entei mi się bardziej podoba. Jest taki majestatyczny, taki królewski bym powiedział. Także fajny, lubię go. Natomiast najbardziej mi się podoba ze wszystkich tych trzech legendarnych psów, czy właściwie legendarnych bestii, Suicune. Suicune jest taki zwiewny, mistyczny, tajemniczy. Zresztą też w anime pojawia się koło jeziora, gdzie potem znika w tym jeziorze. Ma całą legendę wokół tego, że pojawia się koło jeziora.
podoba mi się taki klimat tajemniczości. Oprócz tego ma pięknego shiny. Wspaniały jest shiny Suicune. Oprócz tego mam bardzo ciekawe wspomnienie z Japonii. Kiedy byłem w Japonii i polowałem właśnie na Suicuny, bo był na rajdach wtedy pierwszy raz Pokémon Go, spotkałem piosenkarkę, którą bardzo lubię, Rie Funakoshi, pseudonim Rie Fu. Ona nawet nie mieszka w Japonii, a i tak ją spotkałem w Japonii, bo akurat była, nie wiem, chyba odwiedzać rodzinę czy coś, mamy zdjęcie razem na Instagramie. I chwilę później właśnie złapałem na rajdzie Suicuna i nazwałem go właśnie Rie Fu na pamiątkę tego spotkania. Taka ciekawostka, dlatego mi się mega fajnie kojarzy i tak zawsze go lubiłem, teraz lubię go jeszcze bardziej. Mój ulubiony legendarny Pokémon chyba z drugiej geny, naprawdę. Larvitar, fajny Pokémon. Pupitar, niefajny Pokémon, bardzo dziwna ewolucja Larvitara. Nie wiem czemu, ta sama koncepcja zgapiona od Metapoda po prostu, chyba że skorupa. Dziwny i niefajny. Tyranitar, fajny, kozacki, jak taki Godzilla, nie? Godzilla po prostu kontratakuje. Mega fajny Pokémon. No i teraz ostatnie legendy. Lugia. Kocham tego Pokémona. Po prostu Lugia, mega fajnie mi się kojarzy. I wspomnienia z dzieciństwa, z filmu Pokémon drugiego, i z kart Pokémon, i ze złapania pierwszy raz na rajdach w Pokémon Go, i z nagrania z Hikomikosem piosenki Gdzie ta Lugia? Same fajne wspomnienia, a sam też wygląd tego Pokémona jest fajny, jest kozacki, on jest takim trochę jakby kosmitą, trochę jak Mewtwo. On mi się kojarzy bardzo z Mewtwo, bo mają podobną taką budowę ciała, która jest taka trochę obślizgła, trochę jak taki kosmita. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Też podobny mają kolor w ogóle swojego ciała, może też dlatego mi się kojarzy z Mewtwo, że to jest taki jakby daleki kuzyn Mewtwo w pewnym sensie. Tylko latający. No i Hoenn. Hoenn jest fajny. Hoenna widzieliśmy w pierwszym odcinku chyba Pokémonów, w ogóle zanim w ogóle druga generacja powstała. To jest mega ciekawostka o nim. Aż właśnie widzi go około tęczy na niebie i to ma mu przynieść szczęście. Fajnie, kojarzy mi się z japońską mitologią, kojarzy mi się z japońskimi takimi pagodami. Lubię kulturę japońską, także lubię bardzo Hoenna. No i na koniec został nam ten Celebi, mityczny Pokémon. Moim zdaniem trochę za bardzo, nie wiem, przypomina mi Mew. Jakby był zgapiony od Mew trochę. W sensie to jest taki Mew, tylko mieszka w lesie, jest zielony. Ale oprócz tego, ogółem to fajny Pokémon. Także taka jest moja opinia o wszystkich Pokémonach z drugiej generacji. Piszcie, co sądzicie, jaki jest wasz ulubiony Pokémon z drugiej geny. Czekam na wasze komentarze, łapki w górę. I koniecznie subskrybujcie kanał, widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się, na razie, cześć.